Kamiński, Jovan Nowak, jeden z zawodników. Tradycyjnie zaczniemy od coacha, trenerze, jak się wracało do Torunia na playoffy? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się tutaj czuliśmy dzisiaj, staraliśmy się wygrać to spotkanie. Gratulacje do zespołu, ale to jest tylko 1-0. Zawsze powtarzałem tutaj Państwu wielokrotnie, że w playoffach jedno zwycięstwo jest bardzo ważne, ale jeszcze nie kończy serii. Także my musimy się skoncentrować na sobie, przygotować się do niedzielnego spotkania. Zrobimy wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Tak jak mówię, gratuluję moim zawodnikom postawy, zaangażowania, walki. Jeden element, który zdecydowanie w dzisiejszym spotkaniu, to straty. Popełniliśmy 19 strat i z tych strat zespół z Torunia zdobył 14 łatwych punktów w szybkim ataku. I to były praktycznie większość ich punktów, także nasz powrót do obrony nie był tak zły. Niestety te straty spowodowały, że pozwoliliśmy zbudować wysoką przewagę. Później mieliśmy szansę, niestety jednak taka jest koszykówka, za dużo pozwoliliśmy, szczególnie w drugiej, w trzeciej kwarcie. Bardziej w drugiej i do połowy trzeciej. Później zaczęliśmy wracać do gry, ale niestety zabrakło nam takiego właśnie spokoju. Ale tak jak mówię, to jest dopiero pierwszy mecz w playoffach i sprawa jest na pewno jeszcze otwarta. My broni nie składamy, na pewno zrobimy wszystko, żeby wygrać się w niedzielę. Dziękuję. Tyle trener Jacek Winicki, Jovan Nowak. Jovan, tell us something about this game. Dobry wieczór. First I want to say gratulacje za zespół Torun for the win. We start pretty well game, but on the end of second quarter and beginning of third quarter we had some empty minutes, but if we want to win against Torun, we must play 40 minutes hard without these empty minutes. So one more time I want to say gratulacje for them, and we must forget this game because we got only one day to prepare for next game. Jeśli chcecie wygrać z Toruniem, musicie grać przez 40 minut. Dzisiaj mieliśmy przestój w drugiej i w trzeciej kwarcie i to zdecydowało o tej dzisiejszej porażce. Teraz mamy jeden dzień na to, aby przygotować się do kolejnego meczu, przypominam, już w niedzielę. Czy są jakieś pytania do obu panów? Proszę bardzo. Dwie minuty Jarosława Cyrana, jednego z takich klasycznego centra. Mam pytanie, czy w tej serii będzie szerzej wykorzystywany? Zobaczymy jeszcze. Także decyzje będziemy podejmować na bieżąco. Graliśmy Sheltonem głównie, Gabińskim i Kowalenko. Wszyscy w granicach 25, 7 minut, 8. Także tak rotowaliśmy, taką założyliśmy taktykę i tak zagraliśmy. First congratulations guys for that first step, but this is, as I said, only first step. The winner will be after three wins, and it's still in front of us like big challenge, big job to do. Generally, it was the game how we expected. They're a very good team. They were, you know, if you remember from the beginning of the season, they were top. They were in first place. They have some problems with injuries, and they show it today also. And we must have focus. We must learn from that. We must have focus for 40 minutes. We must do better job on rebounding, and we must expect different game, new game, and be ready for that. Spodziewaliśmy się trudnego spotkania i tak było. Musimy w tych kolejnych meczach przede wszystkim myśleć także o zbiórce. No już czekamy na kolejny mecz. To jest tylko pierwszy krok. Musimy wykonać jeszcze kolejne, aby wygrać w sumie 3 spotkania. Czy są jakieś pytania do trenera Michewca? Jeśli nie, to poprosimy teraz DJ-a Nubila. DJ, speak to the microphone, please. Tell us something about this one. It was a good game from both teams. Like coach said, we got some things to change going into the next game, rebounding, and just some small details that we need to get better at. We can't expect them to come out next game playing the same game. They're going to make adjustments, so we got to make adjustments and be ready for them Sunday. Czekamy już na niedzielę, musimy poprawić kilka detali, zrobić kolejny krok do tego, aby wygrać tę serię. Pytania do DJ-a Nubila? Congratulations for the award and what it's supplying for you or not, and
Honestly, I was not thinking about it. First thing is, I said this to the players and to everybody, and I want to say this also here publicly. This is not my individual award. I don't believe in individualism. So it's basically it's the whole organization, president, director, and especially the players. They are responsible for that because. I'm individually, I'm nobody without a team, without good organization, without fans, without everybody around me. And this is their award, and this is why I am proud, and this is why I'm honored, because this shows that the whole organization and the players are doing a good job. That I also would like once again to thank them to accept us, the whole coaching staff, to coach them, to lead them. And this is, I believe, from that point of view, this is a big thing. But of course, those things always motivates you more, show you that you're on the right way. And that's how I see it. But I'm not thinking about that right now too much. I'm only focusing on the next game, and that's it. Nie jestem indywidualistą, to jest wycinek zbiorowy, tak w skrócie można podsumować to, co, o czym mówił coach Michels. Czy są jeszcze jakieś pytania? Sekretarz about Carol, just 9 minutes, so was it just because of the flow of the game, or was it something happened? Exactly, you already answered on your question. It's more of the flow of the game. Right now we have a big rhythm and we must feel it early. Who is in that day really ready, who is going with the flow, like you said. And I believe he will be ready for next game. This is nothing, and I believe that we still have much to give, also from him individually, also some other guys. And this must be our strength also. Jakieś pytania jeszcze? Jeśli nie, dziękujemy bardzo. Dziękuję.